Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Zapraszam na 4.0 Speedrun. Speedrun 4.0, czyli gra na 10 minut i komentowanie ruchów, planów, omawianie wszystkiego, co jest związane z szachami podczas gry na żywo. 1833 aktualny ranking, zaczynałem z 500, przeciwnik 1913. Zagram goniec na G5, rzadkie posunięcie. Ale ten ruch mi się podoba. Też miałem przyjemność grać takie posunięcie kiedyś z arcymistrzem i całkiem nieźle mi ta partia wyszła. No w każdym razie taki ruch jest jak najbardziej możliwy. Posunięcie C6. Okej, okay. W takim razie prawdopodobnie hetman będzie chciał grać na pole B6, żeby atakować mi punkt B2, gdzie już hetman, przepraszam, goniec C1 nie broni. Więc może niekonwencjonalnie troszeczkę skoczek D2. Tutaj hetman B6, tak jak mówiłem, żeby obronić te dwa pionki, to wystarczy zagrać skoczkiem na B3. Tylko teraz pytanie, czy ja nie chcę drugiej figury, znaczy trzeciej figury wyprowadzić? On mi trzaśnie pionka, a ja sobie będę grał rozwojowo, jakaś wieża B1. Zaryzykujmy. Zaryzykujmy. To jest dosyć intuicyjne podejście teraz do sytuacji z mojej strony. Więc sobie tak zagramy. Zobaczcie, przeciwnik nie bije pionka. To jest dobre. To jest dobre. Posunięcie E3. Od razu goniec się wysuwa. Skoczek na F6. Proszę bardzo, goniec D3. Zobaczcie, przeciwnik nie zbija pionka za darmo. To świadczy o tym, że on wie, o co w szachach może chodzić. Chodzić może przede wszystkim o rozwój. No i robimy tutaj roszadę. Okej. Więc przeciwnik zapewne wyprowadzi kolejną figurę i chyba teraz C4. C4 wydaje się sensowne bardzo, bo jeżeli będzie bicie, to skoczek zbija i tego gońca fajnie sobie zbijamy. No i cóż, grozi ruch C5, więc albo się decydujesz, to będzie teraz chyba jeszcze gorsze. Z uwagi na C5 właśnie. Chodzi o to, że hetman nie ma powrotu na to samo pole i mam wielką ochotę złapać hetmana. Więc zagram tak. On może zbić pionka. Nie zbił pionka, atakuje mi gońca. Aha, uciekniesz mi z tej strony. Nie pozwolę ci na to. Skoczek B3. Tu hetman już nie wróci. Wprawdzie złapać go będzie ciężko, ale on tam też może sobie stać przez dłuższy czas. Pytanie, co zrobić dalej? No tutaj jak zagra, no raczej nie zagra. Będzie próbował właśnie tutaj łapać oddech. Dokładnie. Moi drodzy, może za dużo ekscytacji było z mojej strony, ale widzę, że on dobrze tutaj sobie to rozgrywa. Niestety dla mnie dobrze to rozgrywa. Niestety dla niego. Właśnie. Trochę się podjarałem, a tutaj się będzie robiło chyba teraz ciężko, bo tak zauważyłem, że hetman faktycznie jest złapany, a tutaj jest problem z tym przepchanym pionkiem. No bo co, jak zbije, on zbije. Świetnie mu się otworzy linia. To jest to. I w zasadzie tylko to. Jak zagram tu, on mi zbije. Bije. Bicie, bicie, hetman zbije. Na końcu tak, jakaś tam aktywność może. Dobra, spróbujemy w ten sposób. Jeżeli będą wymiany do końca, ryzykujemy. Chodzi tutaj o to, żeby wprowadzić kolejną wieżę. No, bronię przy okazji tego pionka, ale głównie to, jak zbicie, zbicie, hetman zbija, goniec zbija i wieża C1 odbije na C6. Odbije jednego pionka, tylko że on zrobi roszadę, zdąży zrobić roszadę. No ale to może jest mniejsze zło. O, tego to się nie spodziewałem w ogóle. Czyli wymiana gońców białopolowych. No dobra, to trzeba chyba uczynić. Względny spokój będzie tutaj. I prawdopodobnie skoczek D4, żeby tutaj celować w pionka. I teraz tak, jeżeli nastąpi E5, no to oczywiście skoczek F5. Więc tu na razie się tego nie obawiam. Pytanie, co dalej? Wieża C8 broni bardziej z tej strony. Słusznie zresztą, tu muszę bronić z tej strony. Zastanawiam się nad takim ruchem. Czy F4 tutaj będzie miało sens? Moment, a skoczek E6? Bicie?
Hetman wjeżdża. Król F8. Za mało figur do ataku. Zagramy F4. Zrobił ją. Zrobił ją. G4 mogę. On nie może zbić, bo będzie strzałka, ale jak zbije tu... No nie, mogę. Spróbuję na ostro z nim pograć teraz, no bo to jest chyba jedyna moja opcja. I G5. Po wybiciu wybijam oczywiście pionkiem, bo otwiera mi się wieża. Ale się porobiło. Pytanie, czy skoczek H7 nie jest dobra. Skoczek G4. Dobra, tu się nie boimy bicia. Hetman E2 nie mogę. Może wieża F3. Żeby tak zagrać. Pytanie, czy tutaj... Aha, on mi wybije. Będzie wybicie i skoczek tutaj. Też tak można. Może wieża... Nie, wieża niech tutaj stoi. Tak. Tak. Tak, 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 hetman wejdzie. Dobra, trzeba ryzykować. W każdym razie może druga wieża też wejść, jak się otworzy linia. Jakieś tutaj nadzieje upatruję w tym wszystkim. No, dosyć szalone tutaj podejście z mojej strony, bardzo. Jeszcze się zastanawiam nad tym, co? A tutaj to jestem bardzo zaskoczony. Skoczek F5 mam. Jest dobrze, bo teraz grozi bicie tu, więc dziwnie zagrał. Może bardziej nonszalancko, ale zauważyliśmy wszyscy chyba, że przeciwnik gra dosyć szybko. Więc pozwolił mi wejść kolejną figurę. Kompletnie zwariowana pozycja się zrobiła. No taki ruch, to wtedy skoczek D6 jeszcze mam ciekawe. Muszę też uważać na króla. To jest ważne. Chociaż po tym ruchu nie wiem, czy się odważę zagrać skoczkiem tutaj, bo... Aha, mogę się odważyć, bo przecież wieża E8 nie jest broniona. Chodzi o to, że ta wieża mogła też by mi szkód narobić po wieża E2. Ale tu już tak dalekosiężnie patrzę, może niepotrzebnie. No bo teraz nawet jeżeli on zbije mi tu, ja mogę z szachem, on tak, mogę nawet pionkiem wybić. Zagrał! To tu. Hello. Skoczek na D6. I nie chodzi mi o zbicie tej wieży, absolutnie. Nie chcę jej nawet zbijać. Tylko o tę wieżę mi chodzi. Ale jak on zagra tak, to ma F5. Albo też hetman na F5 z atakiem i tutaj. No to gość ma problem. Znaczy się co? Wieża F8 musi zagrać. Ale wtedy i tak hetman F5 z atakiem tu i z atakiem tam. Chyba jesteśmy w domu. Jasne, tutaj trzeba też liczyć jakieś tam zagrania tego typu. Wrócił, czyli przyznał się do błędu. Okej, bicie tu i hetman F5. Wieżę zbić trzeba. Hetman F5. Tutaj, jeżeli hetman właśnie wejdzie z atakiem na wieżę, no to mam strzałkę na skoczka. No i co? Dwa skoczki wiszą. Bardzo niezauważalny ruch, można powiedzieć, z jednej strony. Ten hetman tutaj naprawdę... Aj, poczekajcie, przecież jest strzałka tutaj. Strzałka tutaj była i groźba prawie mata. O rety. Co tutaj bić? On mi zbije tu. Ja mu z szachem. On odejdzie tu. Będzie mnie chyba stać już nawet na coś takiego. Tak, będzie mnie już na to stać. Chodzi o to, że... Tak, dużo figur zdobędę. Więc będę mógł też coś tutaj poświęcić. Chociażby takim ruchem może, a potem takim. Żeby się zasłonić. Dokładnie. What? A tego to się nie spodziewałem. No dobra, grozi tutaj strzał. Ale teraz tak, zbiję z szachem tu, ale się porobiło. Tutaj, tutaj. I następnie...
Wieża F2. Wieża F2. Bije z szachem. I wieża F2. Czy taki ruch? Nie no, wieża. Wieża, goniec broni. Więc jak on zbije tu, to ja zbijam tu. No może mi dawać szach, ale ten król chyba ucieka. Dokładnie tak. Ale partia. Okej, tu nie może zbić, bo się wymienił hetmany. Teraz pytanie, to uwierzę, muszę zagospodarować jakoś. Może po prostu ją do obrony wrzucić. Ewentualnie G6, tak. Goniec musi na razie być na straży. Mam chyba dużo... Mam przecież dwie wieże więcej, no o czym my w ogóle rozmawiamy. Wieża F1. Bronimy. Teraz mogę nawet tu walnąć. W sumie mogłem to zrobić i chyba od razu, choć z drugiej strony lepiej trzymać wieżę, mi się wydaje, bardziej przy królu. Teraz co? Tutaj strzałka. A nawet hetmanem chyba tak mogę. Pewnie, że tak. Hetman C6. Pójdę do obrony bardzo szybko. Co, E4? Nie, no to tutaj hetman F3. No to teraz to już jest easy, co nie? Ale powiem szczerze, że było gorąco. Było dosyć ciekawie. Trzeba przyznać. Już te partie naprawdę nie są bardzo łatwe. Na tym poziomie trzeba się trochę wysilić, no ale gość 1900, no to grać potrafi coś tam, oczywiście. No to jest kwestia też jakiejś tam taktyki. Ale co, to mogę zbić nawet tutaj, ale no chyba lepiej gońca mimo wszystko. Wzięcie chyba tego pionka będzie najprostsze. Tu dalej mogę sobie oddać, no z taką przewagą. Nie trzeba się o to martwić. No co, pewnie bicie na F4, no ale to już nie musi mieć znaczenia ogromnego. Wrócę sobie po prostu hetmanem i będę chciał skosić tego pionka. No oczywiście, jaki tam skoczek na E3 może zagrać, ale to bez znaczenia. Tutaj już jest bardzo duża siła. Nawet można by było zbić tutaj. W sumie wiecie, co zrobię, tak? Nie ma to ogromnego tutaj znaczenia, to upraszcza po prostu grę i tyle. Goniec wystarczy do wygrania tej pozycji. Pionek A4, żeby jeszcze ten pionek był na czarnym polu. Bez znaczenia, ten goniec zawsze obroni pionka. A nawet mogę tędy. No i zajmę się drugim skrzydłem. Okej, mamy to. Lecimy z kolejną partią. Partia porzucona. Rozumiem. Więc lecimy z kolejną partią. Skoczek F3. Zagrajmy D5. Skoczek C6 z opcją E5 od razu. Tak, i tutaj posunięcie F6, żeby po końcu E6
Nie było skoczka na G5. I hetman D7. Dobrze, posunięcie B3. Trochę zwolnijmy. Teraz pytanie, jak dalej grać? No bo tu mamy bardzo prosty plan do gry. Zobaczcie, czarnymi. Bardzo prosty. I to w ataku królewsko-indyjskim. Jeśli przeciwnik pozwoli nam na coś takiego, no to myślę, że warto z tego skorzystać od razu. Jeszcze tak się zastanawiam, bo tak, długa roszada jest w zanadrzu. Skoczek na E7, gdzie po D4 może skoczek wejdzie fajnie sobie do centrum. Jednakże skoczek H6 jest też ciekawe, żeby zagrać tutaj i te pionki wspomagać. Tak chyba zrobimy, bo gram trochę na przykładzie świętej pamięci Jana Przewoźnika. Bardzo ciekawie to rozgrywał. Tutaj przepcham pionka, rzecz jasna. Wprawdzie otwieram gońca, ale się tym nie przejmuję, dlatego że, no właśnie, tutaj jest posunięcie A4. Nie przejmuję się tym w ogóle. Przeciwnik będzie chciał grać tak. Chyba prostym ruchem A5 bardzo mu przeszkodzę w zagraniu B4. Z długiej roszady mogę sobie trochę poryzygnować, a skoczek nie będzie przeszkadzał gońcowi w obronie tego punktu, więc to też ma swoje plusy. A w ataku śpieszmy się powoli. Skoczek wleciał tutaj, coś jakieś poświęconka, goniec chce zbić skoczka i skoczek na F7. Oczywiście muszę uważać na ruch G5, bo dostanę strzałę, więc goniec E7 mogę przygotować, ale też krótka roszada nie jest niewykluczona. Goniec S7, tak żeby tu nie było też niespodzianek, ale to chyba po tym ruchu, aj, nie zdobywam figury. Zagrajmy sprytnie, skoro hetman D2, to zagrajmy H6 z groźbą F5 i ze zdobyciem skoczka, bo skoczkowi się robi ciasno. Dobrze, tak zagrał hetmanem na C2 i tu myślę, że F5 to trzeba trzymać. Dobra, zagrajmy tak. Skoczek musi stąd uciekać i wieża D8. Ideą tego posunięcia jest to, żeby po ruchu E3 wybić to i zbić na D3. I teraz tak, jeżeli w ten sposób ze mną pogrywasz, drogi przeciwniku, w sumie, wiecie co, chyba krótką roszadę zrobię. Niech król ma już święty spokój, a atak dalej można przeprowadzać na tym skrzydle. Dlaczego by nie? Poza tym, wydaje mi się, że pozycja białych zrobiła się bardzo ciasna. Zagram odważne G5. Nikt mi w tym nie przeszkodzi. G4. Wprowadzę skoczka wyżej, może gońca. Według mnie tutaj czarne mają lepszą pozycję, tak po prostu. I to zwróćcie uwagę, proszę, bez żadnego wysiłku. Ruch G4 jest raczej nieunikniony, po H3, H5, tak żeby zagrać G4 i... Ale to już nie ma tego problemu. OK. Myślę, że po prostu król G7 z opcją H5, H4, żeby wieża już miała wolną drogę na H8. Jego figury już się bardzo wycofały. Zostały do tego zmuszone. No i tak, i zmuszony też przeciwnik został do tego, żeby oddać pionki, chyba że chcesz oddać gońca na C6. Chyba nie chcesz. No to skoczkiem zbijamy, a potem podeprę to C5 i będę się cieszył z pionka więcej na zawsze. No oczywiście goniec na A3, weźmiesz mi tutaj, ja wezmę. Wszyscy są zadowoleni. Okej. Okay. Tu wszystko gra i buczy. Myślę, że teraz może tak po prostu. Idziemy H5, H4. Ja tu się nie muszę naprawdę śpieszyć z niczym. Mogę sobie spokojnie... A, w ten sposób. A, dobra, dobra. Tego nie przewidziałem. Tego nie przewidziałem. Przyznam się szczerze, w sumie taki ruch też był ciekawy. Okej, okay. Ale to chyba bicie tutaj i obrona na B8. Będę twardo bronił. Będę twardo bronił pionka. Jeden pionek to jest dużo. Ja będę go bronił, po prostu. Może też B6. Skoczek tutaj. Taki ruch, bicie. F4. Nie, to tutaj. Dobra. A ruch B5?
wygląda zacnie, bo po tym ruchu zbijam. A jeżeli on tak zagra, to jest B4. Właśnie. I pionek zrobił karierę z B7 na B4. Nie musi się go, nie trzeba go bronić. No i będziemy podgryzać gościa z tej strony. Kulturalnie, delikatnie. No, strzałkę zrobimy. Zobaczymy, czym wybije. No to się ustawimy wieżą na H8 i będziemy tam leciutko podgryzać przeciwnika. Taki ruch. Mam takie posunięcie zawsze, tylko nie muszę go wykorzystywać w sumie od razu. Taki ruch mnie w sumie kusi, żeby oddać, ale nie, w sumie chyba nie. Może to zbyt nonszalanckie będzie. Może hetman D6 z planem F4. Tyle, że po tym ruchu on ma większą siłę przytrzymania punktu F4, więc się jeszcze zastanowię. O, teraz to już będziemy rozmawiać inaczej. Teraz to już goniec G5, podwiążemy. Wiadomo, on tutaj bardzo chce rozwinąć się i spróbować to w jakimś stopniu rozbić. Nie muszę tu reagować w ogóle. Mogę sobie po prostu poczekać. Chyba skorzystam z tego przywileju i zagram tak. Bo jeżeli on zbije, ja mogę odbić nawet pionkiem. Mogę też hetmanem. Wejdzie skoczek. Kwestia, czy mi się to będzie opłacać. Pionkiem tym nie. Chyba tym. Skoczek tu znajdzie miejsce. Tu się trzyma. Wieża już może. Dobra, to jest wymiana. Okej. Okay. Jak wróci hetman, zagram królem. Tu mi chodzi o to, żeby skoczek na E3 nie miał miejsca. I też nie muszę, zobaczcie, jakoś mocno atakować, żeby się specjalnie jakoś wysilać. Wieża chce dać szacha, jasne. To wieża D7, szacha już nie da. Szósta, siódma, ósma linia jest kontrolowana przez moje ciężkie figury. Więc możesz mi tutaj przeciwniku nagwizdać. Wymiana? Bardzo proszę. Z pionkiem więcej. I skoczek H3, tak się składa, że chyba widełki. No to jest taktyka przeoczona przez przeciwnika. Ale to też wynika z tego, że po prostu partia była dobrze rozegrana. I F4. No to już na spokojnie gościa będziemy dojeżdżać. No tak, tu muszę powiedzieć dosyć śmiało, że partia była naprawdę dobrze rozegrana przez czarne. I przeciwnik raczej, no nie zabłysnął. W niczym tutaj nie wysilił się. Zagram tak, mam opcję zagrania tutaj, tutaj ataku. Więc to już myślę, że bez większego znaczenia. Troszeczkę więcej tego speedruna będzie, słuchajcie, do świąt, tak, żeby się troszkę rozgrzać przed Mistrzostwami Świata w szachach szybkich i błyskawicznych, które będą się odbywały tuż po świętach, więc tam będzie sporo analiz partii. Moi drodzy, dziś krócej, dziękuję Wam za uwagę, łapki w górę mile widziane oraz komentarze, które podbijają troszeczkę zasięgi. Bardzo dziękuję. I przypominam o szachowo.pl, macie tam 10% zniżki, główny partner kanału, także solidna firma. Bardzo dziękuję i do zobaczenia, trzymajcie się.